policjanci. Wyróżnienie szanowania na standard. Po standardu. Marsz! Marsz. Policjanci, składające jest szanowanie. Do szanowania. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję. Służyć wiernie narodowi. Służyć wiernie narodowi. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję. Pilnie przestrzegać prawa. Pilnie przestrzegać prawa. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję. Ślubuję. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. W dniu dzisiejszym ślubowanie, bo przyjęcie do policji było 28 grudnia, natomiast w dniu dzisiejszym ślubowanie składa 52 nowych funkcjonariuszy garnizonu polskiego. Natomiast w poniedziałek wyjeżdżają do Szkoły Policji w Słupsku, gdzie rozpoczną ponad 6-miesięczne tak zwane szkolenie zawodowe podstawowe, na którym nauczą się wszystkich takich podstawowych, elementarnych podstaw służby policji. W 2017 roku chętnych było ponad 550 osób. Z tych 550 osób 144 osoby przeszły pozytywnie wszystkie kwalifikacje do służby policji, czyli testy sprawności fizycznej, ten bardzo trudny test kwalifikacyjny psychologiczny. Także taka ilość osób pozytywnie została zweryfikowana i przyjęta do służby policji w 2017 roku. Na chwilę obecną to obecne przyjęcie spowodowało, że ta ilość wakatów zmniejszyła się do 64, także jest mniej niż 100 wakatów na chwilę obecną. Powiem w ten sposób, że nabór do policji jest procesem ciągłym i cały czas prowadzimy nabory. Na rok 2018 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu otrzymała ponad 180 miejsc. Także to też będzie w dużym stopniu umożliwiało zniwelowanie do jak najmniejszej ilości tych ilość wakatów w garnizonie opolskim. To jest tak zwana służba przygotowawcza. W tym okresie rzeczywiście policjanci są oceniani pod względem wykonywania czynności służbowych, jakości, tak można określić, oraz predyspozycji, czyli w którym kierunku dany policjant, że tak powiem, będzie później kształtowany, kwalifikowany, czy to będzie służba prewencyjna, czy służba chociażby kryminalna. Dokładnie, policjant z zielonym listkiem, który nabiera nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również jak najbardziej uczy się praktyki, żeby być jak najlepszym policjantem oczywiście, najbardziej. Generalnie powiem w sposób następujący, że naprawdę w garnizonie opolskim podjęto bardzo dużo, szereg intensywnych działań, zmierzających do tego, żeby rzeczywiście ten limit przyznany przez Komendę Główną jak najbardziej wyczerpać. Więc starano się, żeby ta ilość osób była jak największa. Powiem w ten sposób, ilość chociażby ponad 550 osób, które było chętnych, natomiast przyjętych 144, też świadczy o tym, że to zainteresowanie jest. Tylko że zaznaczam, te osoby, które zostały zakwalifikowane, to są osoby, które przeszły całe to sito weryfikacyjne, więc to nie jest tak, że każdy chętny się do nas zgłasza i jest przyjęty, musi wykazywać się odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi. Niekoniecznie. Naprawdę proszę wierzyć, że
test psychologiczny w sposób szczególny weryfikuje tych kandydatów, którzy chcą być policjantami, bo bycie, inaczej wykazywać chęć to jest jedno, natomiast spełniać wymogi to jest drugie. Zawsze chciałem zostać policjantem, teraz miałem możliwość wstąpienia, udało się to, co prawda nie było łatwo, są testy, jest sprawnościówka, no trzeba przejść szereg kwalifikacji, no ale udało się i dzisiaj jestem, za chwilę będę ślubował.